Mariusz, żona, dziecko z przyszłości i dobry przyjaciel. Marcin, partner, klasa, szybki serwis. Śmieszna sytuacja. Ja bardzo z przyjemnością wspomnę, oczywiście nie jest to dla mnie miłe, nasze pierwsze spotkanie. Ja miałem wtedy 10 lat, Marcin miał 9 czy 10, 11 i chciałem usiąść na ławce w Poznaniu na takich zgrupowaniach i on tak mnie podsiadł szybko. Ja to mówię, to jest moje miejsce, on mi mówi, spadaj Firstenberg. To było nasze pierwsze spotkanie. Nie no, absolutnie sobie tego nie przypominam, ale widać, że ustawiłem go na samym początku już od razu. A dla mnie najśmieszniejsze było jeden z naszych pierwszych turniejów ATP. Pojechaliśmy do Ameryki Południowej i bardzo ciężka walka z numerem 1 z Argentyny. I w końcówce udało nam się lekką przewagę osiągnąć i Mariusz miał jakieś decydującego smecza i trafił tam, gdzie najbardziej boli mężczyznę. Była 15 minut przerwa. Widać, że zwijał się z bólu, ale potem Mariuszowi powiedziałem, no przynajmniej żona będzie zadowolona.